Moim Państwa gościem jest starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie starosto, w związku z trudną sytuacją na Ukrainie, jakie działania zostały zlecone przez wojewodę samorządowi powiatowemu? Kilka rodzajów, głównie te koordynacyjne. I tutaj chcę podkreślić, że zarówno umieszczanie uchodźców, jak i dystrybucja darów zostały odgórnie przydzielone przez wojewodę staroście. To znaczy, że jeżeli osoby przyjeżdżają na nasz teren, chcą mieszkać w ośrodkach, za które, upraszczając, my płacimy, muszą zostać tam umieszczone, skierowane przez nas. I druga taka centralizacja wygląda w ten sposób, że wszystkie dary, które zostają przez kogokolwiek, powiem, złożone, darowane, muszą iść do naszego magazynu, który mieści się w Boguszowicach, niedaleko Wydziału Komunikacji. Tam my to pakujemy, katalogujemy i jest to wysyłane do centralnego hubu, tak jakby rządowego, który mieści się w województwie lubelskim, i stamtąd wysyłane na Ukrainę konwojem tak zwanego RARS-u, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pani redaktor, szanowni państwo, pan wojewoda wyraźnie zaznaczył, co Państwu może się nie podobać, ale że żadne indywidualne transporty na Ukrainę nie będą wpuszczane. Umowa zawarta między rządami Polski i Ukrainy zakłada wyłącznie konwoje właśnie RARS-u. Natomiast było również w rozmowach podkreślane, że jeżeli ktoś pojedzie na własną rękę, to niejako nie ma żadnej odpowiedzialności rządu polskiego nad tym, co się tam stanie. Tak więc bardzo proszę w imieniu pana wojewody, w imieniu władz, żeby jednak ograniczyć samodzielne wyjazdy. Czyli rozumiem, że te dary, które trafiają do tych różnych punktów, będą transportowane do tych punktów zbiorowych? Tak powinno być, mimo że przez pierwsze dni wiem, że bardzo duża ilość mieszkańców robiła to na własną rękę. Pani redaktor, znam wielkie serce, poświęcenie, odwagę mieszkańców naszego terenu. Doceniam to, że na własną rękę to robili, natomiast w tym momencie zmuszony jestem przekazać prośbę pana wojewody, czy polecenie pana wojewody, żeby jednak robić to w sposób zorganizowany. Te punkty zbiorowe, no pan już tutaj wspomniał, to będzie jeden punkt taki zbiorowy w Boguszowicach? Tak, na terenie powiatu jeden. Czy będzie więcej tych punktów? Na terenie powiatu jeden zbiorczy. Jeden zbiorczy. Może warto też w tym momencie tutaj wspomnieć o tej pomocy, o tej zbiórce tych darów, że ważna jest konkretna pomoc. Tak, rzeczywiście. I tutaj na stronach rządowych pokazały się listy, zresztą wojewódzkich też, pokazały się listy towarów pożądanych i towarów absolutnie zakazanych. Również pojawiają się takie prośby, żeby te towary starać się w miarę możliwości pakować w kategorie, i tu mówimy żywność, odzież, chemia i pozostałe. To są te cztery główne kategorie, żeby tego nie mieszać w paczkach razem. My to, tak jak powiedziałem, potem musimy skatalogować i wysłać dalej. Do tych punktów zbiorczych te dary trafiają przez osoby prywatne, przez gminy. Kto to ma przywieźć do tego punktu zbiorczego? Wszystko to, co Pani wymieniła, jest prawidłowe. Ktokolwiek zechce przywieźć, czy to będą gminy, czy to będą OSP, czy inne organizacje, prywatni sponsorzy, fundatorzy, wszystko przyjmiemy bez względu na to, kto to tam przywiezie, kto to złoży. To zbiórka darów, która jest na taką szeroką skalę, myślę, w całej Polsce prowadzona. Ważne jest też zapewnienie tego noclegu, tego schronienia uchodźcom. Jak to wygląda na terenie powiatu cieszyńskiego, gdzie są takie obiekty, które już są wyznaczone? Pani redaktor, na ten moment, zaznaczam wyraźnie, to są 2 ośrodki w Wiśle, 2 ośrodki w Istebnej, ośrodek duży, ośrodek w Ustroniu, prawdopodobnie ośrodek w Brennej. Natomiast sytuacja zmienia się tutaj nieomal z godziny na godzinę. Chcę powiedzieć, że według przekazanych nam informacji do Polski może napłynąć od 1 do 5 milionów uchodźców z Ukrainy. Jest to tak duża rozbieżność, że nie wiemy, ile dokładnie tych osób przyjdzie, dlatego jesteśmy przygotowani już z pewną ilością, to jest kilkaset miejsc, a równocześnie w każdej chwili możemy to zwiększyć. Lista tych ośrodków na bieżąco będzie aktualizowana na naszej stronie internetowej. Rozumiem, że wszystkie ważne informacje, linki znajdziemy też na stronie powiatu. Tak, rzeczywiście. Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronach internetowych. Chciałbym jeszcze, odnosząc się do ostatniego tematu, powiedzieć, że na stronach internetowych znajdują się też 3 numery telefonów naszych pracowników kryzysówki, które są czynne całodobowo i na te numery mogą dzwonić osoby, które chcą zostać umieszczone w naszych ośrodkach tych powiatowych i na przykład przyjadą o północy, o 2 w nocy, nie wiedzą, co wtedy mają z sobą zrobić. Wtedy jesteśmy w stanie zorganizować zarówno transport, jak i umieszczenie w naszym ośrodku. Co jest takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o koordynację tych wszystkich działań pomocowych? Myślę, że na ten moment usystematyzowanie ogromnej pomocy, która już się zaczęła. Dlatego, że tak jak zacząłem od tego, że powiedziałem, że wojewoda zlecił nam działania na szczeblu powiatowym, to trzeba od tego oddzielić niejako bardzo cenne, bardzo pożądane, ale jednak niekontrolowane przez nas działania osób prywatnych. Wiemy, że mnóstwo ludzi już napłynęło i mieszka w prywatnych mieszkaniach. Wiemy, że ludzie sami z siebie zbierają dary i rozwożą, zawożą, przekazują. Natomiast nie mamy czasami na ten temat informacji. I tu też będziemy zwracali się z prośbą, już się zwracaliśmy, będziemy się zwracali, żeby takie informacje nam przekazywać, ponieważ proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jest pewna niespójność. Otóż każdy, kto przekroczy granicę po 24 lutego, jest traktowany jako uchodźca. A z drugiej strony, na mocy innych przepisów, do 15 dni każdy jest jako turysta. Więc do 15 dni nie ma obowiązku meldunku, rejestracji i tym podobnych, ale równocześnie, jeżeli te osoby chcą zostać uchodźcami, muszą podjąć pewne działania. I tu będziemy się zwracać do mieszkańców, ale naszych, powiatu, tych, którzy już pomagają, żeby pomogli nam uchwycić skalę tej pomocy i zadbać o to, żeby potem te osoby były we właściwy sposób dalej, że tak powiem, prowadzone prawnie, merytorycznie. To Panie Starosto, powiedzmy jeszcze raz to, w jaki sposób, jeżeli chcemy pomóc, jeżeli chcemy udzielić tego schronienia, to co mamy zrobić? Dwutorowo. Pierwsza sprawa, najprostsza, nasze ośrodki powiatowe. Dzwonimy na jeden z tych 3 numerów telefonów i praktycznie my się zajmujemy resztą. Ta osoba u nas ma zapewniony nocleg, wyżywienie, pranie, sprzątanie, opiekę socjalną i co najważniejsze opiekę psychologiczną. To jest na naszej głowie. Jeżeli chce Pani przyjąć osobę prywatnie, wojewoda wyraźnie powiedział, że na ten moment nie podlega to tak jakby jego rejestracji. Może Pani przyjąć tą osobę, zapewnić jej odpowiednią opiekę. Natomiast powtarzam to, co powiedziałem przed chwilą, trzeba pamiętać, żeby te osoby w jakiś sposób zalegalizowały pobyt. Sama pieczątka w paszporcie po dniu 24 lutego jest już potwierdzeniem tożsamości i tego, że osoba ma prawo mieć status uchodźcy. Natomiast jest masa osób, które nie mają żadnych dokumentów i wtedy trzeba przystąpić do legalizacji tego pobytu, czy to poprzez zgłoszenie na policję, czy też do innych organów. Panie Starosto, myślę, że też warto tutaj wspomnieć o fake newsach. Gdzie szukać tych sprawdzonych informacji i jak się ustrzec tych fake newsowych właśnie? Jak się ustrzec? Nie wiem, sam się z tym spotykam. A gdzie szukać prawdziwych informacji? Na stronach rządowych, wojewódzkich i naszych powiatowych. Plus na tym niższym już poziomie wszystkie gminy. Myślę, że tamte informacje naprawdę będą rzetelne, konkretne, a też wykwalifikowana kadra informatyków stara się jednak dbać o to, żeby tam się właśnie te fake newsy nie pojawiały. Już kończąc naszą rozmowę, Panie Starosto, to trudna kadencja? Patrząc na czas, który spędziłem już w samorządzie, to widziałem już różne rzeczy i powiedziałbym, że jest bardziej może pracowita niż poprzednie. Natomiast muszę powiedzieć, że słyszałem niedawno jednego z wójtów, burmistrzów, proszę pozwolić, że nie powiem, o kogo chodzi, który, tak jak Pani mówi, powiedział, że takiej kadencji się nie spodziewał. No bo wyjątkowo trudna, bo tutaj wojna, pandemia. No, pandemia, jak mówiłem, to też wojna, tylko że z niewidzialnym wrogiem. Dokładnie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem był starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.